Reportażyki terenowe. Podcast bardzo satyryczny. Mówi się, że czas płynie. No ale to chyba marynarzom i pływakom, bo z kolei lotnikom i szybownikom czas leci. Chyba że czas leci jak woda. Wtedy myślimy o hydraulikach. Idąc tym tropem, pamiętajmy, bimbrownikom czas pędzi, dżokejom galopuje, czołgistom się wlecze, a kierowcom mija. Oczywiście na światłach mijania. Czas może robić różne rzeczy, a najgorsze jest to, że nie można go zatrzymać. Chociaż komuś podobno się udało, no ale to w terenie, do tego dość odległym. Za chwilę usłyszymy opowieść, w której czas odgrywa decydującą rolę. Proszę o oklaski. Czas zaczynać. Czasoprzestrzeń. Na parafię wylężały padł strach. W nocy z 23 na 24 czerwca na plebanię wdarł się nieznany osobnik i uprowadził miejscowego proboszcza. W czasie, kiedy cała społeczność wylężałowska bawiła się na łące, świętując sobótkę, jakiś bezbożnik wszedł skrycie przez okno do sypialni księdza Jana i porwał go. Tak przynajmniej uznano na podstawie odcisku buta na pościeli. Rada parafialna sprawdziła kasę pancerną, nic nie zginęło. Kościelny zajrzał do piwniczki. Wszystkie butelki wina, a tym bardziej koniaku, były na miejscu. Wziął więc jedną, a w zasadzie pożyczył, żeby na zebraniu Komitetu Ocalenia Proboszcza nie siedzieć o suchym pysku. No właśnie. Szybko uformował się wymieniony wcześniej komitet. Podjęto natychmiastowe działania. Panie z koła różańcowego czuwały przy portrecie duszpasterza. Ministranci zadeklarowali całonocną adorację, a panowie z rycerstwa urządzili marsz wierności i ufności ze świecami. Koło pielgrzymkowe natychmiast podzieliło się na dwie grupy. Część wyjechała autokarem na tydzień do Częstochowy, a druga grupa wyruszyła pieszo w to samo miejsce. Mieli spotkać się i wymienić doświadczenia. Organista z chórem śpiewali codziennie o 6 rano suplikację w intencji cudownego odnalezienia duszpasterza. Muzyka niosła się po wylężałowskich polach i tęsknym zawodzeniem tenorów, oni śpiewali najgorzej, przypominała, co się stało. Katechetki chciały zorganizować z młodzieżą Akademię Pamięci, ale pokłóciły się o to, na którym portrecie ksiądz wygląda przystojniej i prace nieco się przeciągnęły. Skuteczniejsze były panie z koła feretronowego. Bardzo szybko przygotowały procesję i obeszły kościół 56 razy. Tyle lat miał bowiem uprowadzony. Po tygodniu, jakoś tak na początku lipca, pani Maria z Rady Parafialnej zaproponowała, żeby może zawiadomić policję. To doprowadziło do poważnego konfliktu światopoglądowego. Część Rady zarzuciła pani Marii, że straciła wiarę w możliwość odnalezienia proboszcza, że upadła moralnie, bo chce powierzyć tak ważne sprawy jakiemuś posterunkowemu czy aspirantowi sztabowemu. Zarządzono głosowanie. Niechętnie, ale w końcu uznano, że to niezły pomysł. Głosowano w sposób tajny. Każdy na kartce pod stołem pisał tak albo nie. Trwało to długo, ponieważ część członków rady wychodziła do kaplicy, aby omodlić swoją decyzję. Nad ranem przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłosił, że można zawiadomić komisariat. Zapanowała radość, ogłoszono post wynagradzający i modlitwę ciągłą w intencji porywacza. No, tak było trzeba, po chrześcijańsku. Po tygodniu pani Maria zapytała niechcący, czy ktoś był w pobliskim miasteczku zgłosić sprawę na posterunku? Okazało się, że nie. Nie miał kto. Wszyscy byli zajęci poważniejszymi pracami. Zaczął działać Komitet Pamięci Serdecznej, którego celem było zebranie pieniędzy na dzwon. Miał nosić imię Jan na pamiątkę porwanego księdza i być największym w gminie. Zamówiono też serię portretów i wysłano delegację do kurii, aby rozpoczął się proces beatyfikacji.
Jak więc widać, nie było czasu na kontakt z policją. I wtedy nieoczekiwanie, 10 lipca przed plebanią, pojawił się proboszcz. Szedł w rozpiętej sutannie z kwiatkiem za uchem i nucił jakieś oazowe piosenki. Kościelny na jego widok głośno przełknął ślinę i pobiegł przez wieś, krzycząc: ludzie cud, ludzie cud! Zapanowała powszechna radość. Kiedy zapytano księdza, co się stało, gdzie był, kto go uprowadził, odpowiedział z filozoficznym uśmiechem: nic się nie stało. Pewien parafianin poprosił, żebym poświęcił mu czas. Sami rozumiecie, nie mogłem odmówić. Poświęciłem. Anioł stróż księdza proboszcza popatrzył na wszystko z góry i powiedział tylko: mój Boże, mój Boże. Tak się zdarza. Niektórym czasoprzestrzeń się zagina. Do następnego reportażyku i niech moc będzie z wami.